Maryla Rodowicz, 74 l. Ma ogromne wsparcie w dzieciach. Te jednak mają swoje, życie i swoje plany. Łzy, nerwy i słowa, które bolą. Ostatnia rozprawa rozwodowa Maryli Rodowicz nie należała do łatwych. Reklama piosenkarka przyszła do sądu z adwokatem i dziećmi, Katarzyną, 37 l. Janem, 40 l. Jasińskimi. Kiedy wchodziła na salę rozpraw. Była w dobrej formie. Pewna siebie, uśmiechnięta, z wiarą w sercu, że mimo wszystko to będzie dobry dzień. Świadkiem artystki była właśnie córka, która zeznawała niemal godzinę. Po rozprawie musiała jednak bardzo mocno przytulać mamę, ponieważ piosenkarka wyszła z sali sądowej roztrzęsiona. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak stresujące. Widok męża po drugiej stronie. Jako mojego wroga. Był bardzo przykry. Powiedziała Maryla. Cieszyła się jednak, że były z nią dzieci. Taka bliskość jest jej teraz bardzo potrzebna. Niestety, Katarzyna nie będzie mogła być długo przy mamie. Praca z końmi to całe jej życie. Teraz chce zostać sędzią zawodów jeździeckich, dlatego wybiera się na kilkutygodniowe szkolenie zdradza rewi jej przyjaciółka Piosenkarka chce, by córka realizowała swoje plany, nie wyobraża sobie jednak, by za cztery miesiące, kiedy odbędzie się kolejna rozprawa podczas której zeznawać majan nie było przy niej katarzyny, może właśnie wtedy koszmar się skończy.